Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Teamsów przy kawie. Dzisiaj wszyscy się grzejemy kawą. Mamy środek jesieni i po prostu zaprosiliśmy najbardziej specjalnego gościa, jakiego mogłyśmy zaprosić, jeżeli chodzi o produkcję herbat, kaw. Dzisiaj w szczególności porozmawiamy o herbacie. Cześć, Iwonka, a dlaczego ty jesteś w takim kożuchu? Wiecie co, po prostu idzie jesień, zima się zbliża, ale chciałam tak ogólnie powiedzieć, że to, co nas rozgrzewa, to nie to, co mamy tu na wierzchu, tylko musimy troszeczkę sobie pomóc, na przykład rozgrzewanymi herbatkami, tak? Więc pozwolicie, że ja już ten kożuch zdejmę i pokażę Wam dzisiaj, jakie można fajne herbatki zimowe przygotować. O, super, to coś dla mnie. To nie możemy się dzisiaj doczekać. Co prawda my się dzisiaj kawą raczymy, ale dobra herbatka też nie jest zła. Żeby Was wspomóc, też mam taką. Słuchajcie, co ja dzisiaj dla Was przygotowałam? Tak ogólnie chciałam powiedzieć, że padł na taki pomysł, żeby coś innego też wprowadzić do firmy, tak? Żeby ludzie, jakby goście przede wszystkim, żeby byli zadowoleni. Bo przy tej herbacie, która za chwilę Wam pokażę, goście też będą mogli się trochę sami pobawić, tak? Więc to jest, nie wiem, czy słyszałyście, czy Państwo słyszeli o takim herbatce, która nazywa się klitoria. Wow. Nie? To są płatki kwiatków. Ta klitoria ma bardzo fajne działanie również na umysł, dlatego między innymi chciałam pokazać, jak fajnie można się taką herbatką raz, że pobawić i dwa, człowiek zmęczony po wypiciu takiej herbaty staje centralnie na nóżki. Ja tu sobie wcześniej przygotowałam pierwowzór tej herbaty. Ona jest niebieska? Tak. To jest taki kolor niebieski tej herbaty. Czekaj, Iwonko, troszkę bardziej na środek, bo nie widzimy. Widzimy ciebie. O, 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 o. Wow, rzeczywiście ona jest taki kolor mocno granatowa. Tak. Teraz pokażę po kolei, jak ta herbatka się parzy, oczywiście. Mam przygotowaną taką szklaneczkę, do której wlejemy sobie właśnie gorącą wodę. Ta klitoria, słuchajcie, parzy się tak w 90%, tak? Więc w tej chwili ja już sobie postawię i wleję wodę. O! I teraz do tej szklaneczki naszej kochanej wsypujemy właśnie płatki tej klitorii. Ona się pięknie, też ją pięknie tą herbatę inaczej nazywają, bo mówią butterfly tea, więc właśnie dlatego, że ona po prostu też zmienia kolor. Ale to zaraz pokażę wszystko. Tu sobie postawię. Ona taką niebieską, niebieski kolor. Tak. Ona właśnie tak się barwi, jak tu widzicie, coraz bardziej. Ja jej troszeczkę pomogę, czyli troszkę ją tam podociskam, te płatki, żeby ona nabrała tego koloru takiego mocnego. Iwonko, a ile ona się powinna parzyć, żeby była uznana za gotową do picia? Wiesz co, ja myślę, że tak około 5 minut, tak? Bo po prostu jak one puszczają ten kolorek swój, no to ona musi być właśnie taka bardzo ciemna, tak? Więc około 5 minut. 5 minut, 5-6 minut na spokojnie. Jasne. I jak widzicie, przybrała sobie taki kolorek niebieski. A możesz podpowiedzieć, ponieważ widzimy się wirtualnie w naszej kawiarni, jaki smak ma ta herbata? To jest, słuchajcie, traktowane jako napar. Ta herbata właściwie nie ma smaku, tylko ma kolor, ale ma bardzo dużo właśnie właściwości. Bo to są tak zwane napary, tak? Tak jak wcześniej wspomniałam, dla ludzi dużo umysłowo pracujących. Jest bardzo fajne. Poza tym bardzo fajnie wpływa na krążenie krwi. Naprawdę wiele, wiele takich właściwości ma leczniczych, tak? Słuchajcie, teraz tą herbatkę ja sobie ubiorę w mandarynki, czyli dodam mandarynki. Zobaczycie zaraz, jaki będzie efekt. Dodaję sobie mandaryneczkę i tymi smakami z owoców bardzo fajnie właśnie można
te herbatki sobie robić. Tu mam jeszcze przygotowaną, słuchajcie, pomarańczkę. Ja tak sobie przygotowałam goździki, pobijałam sobie. Bardzo fajnie to wygląda. Wtedy nam nie pływają te goździki, tak? Po całej szklaneczce. Więc ja sobie tutaj dodam właśnie do tych mandarynek jeszcze dodam pomarańcze. To w ogóle super patent właśnie, żeby ten, żeby różnego rodzaju przyprawy nie latały, to żeby je właśnie tak, powkładać. Dokładnie, dokładnie tak właśnie. I tutaj jeszcze dodam sobie cytrynkę i teraz zobaczycie, jak będzie się herbata zmieniała. Co mi chodziło właśnie o to, żeby po prostu gość, czy wy w firmie, żebyście mogli się bardzo fajnie pobawić. Ja ją odstawię, słuchajcie, ona dobra. Będzie ten kolorek zmieniać, to ja wam po prostu pokażę. Dobra. No super ona jest, super wygląda. Bardzo fajnie wygląda, słuchajcie, smak ma też super. Razem z tymi właśnie owoc, o, zobaczcie. No, taka fioletowa się robi wręcz. Tak, ona będzie taka aż do różu. Wygląda super. Kosmicznie. Taka, no dobrze. Taka herbatka, to ja ją sobie tutaj odstawię już. No ja już widzę, gdzie Iwonka zmierza, że tak powiem, z tymi kolorami. Już czuję. Tak, to będą dwie właśnie za porównania, później pokażemy w kolorach. Dobrze, teraz słuchajcie, zrobię drugą herbatkę taką rozgrzewającą, to zrobię herbatę zieloną. Każdy zna herbatę zieloną, tak? Więc ja sobie szybciutko zaparzę ją. Herbatę zieloną wiecie też, że nie zalewa się gotującą wodą. Tylko jak woda trochę nam ostygnie, no to wtedy... Iwonka, ty kiedyś mówiłaś mi, że ona w ogóle jest takiego pierwszego parzenia, że ona jest, że ona ma jakieś inne trochę właściwości, tak? Tak. To znaczy, no jak to mówi, pierwsze parzenie powinno się wylać, drugie parzenie powinno po prostu się zalać jeszcze raz i ona ma wtedy najwięcej tych właściwości. Mhm. Mamy taką sobie zieloną herbatkę. Super. Dobrze. No i dzisiaj do tej zielonej herbatki chciałam wam pokazać właśnie, jak też mówię, można ją bardzo fajnie ubrać, że tak powiem. Ja sobie dzisiaj zamarzyłam, żeby do tej herbaty mam soczek, słuchajcie, z czarnego bzu. Och, na domowej roboty. Tak jest. Odporność, przeziębienia, więc sobie dodamy. Odrobinkę. To wygląda w tej chwili tak. Nie wiem, czy widzicie. Tak, super wygląda. Ona jest taka, wtedy robi się do podania jako dwuwarstwowa. Czyli mamy zieleń i czerwień delikatny. Tak, bo on jest z cukrem i ten cukier na dół wędruje. Dokładnie tak. No i tutaj, słuchajcie, do tej herbatki ja sobie dodam pana ananasa. Dodam tutaj winogronko. Tradycyjnie pomarańczka, bo bez pomarańczki tani róż, to nie ma herbaty rozgrzewającej. I oczywiście pomarańcza z tym, z goździkami. Goździczki. Tu ja sobie jeszcze teraz ukroję cytrynkę. Słuchajcie, tak to wygląda w tej chwili. Super wygląda. Ja już bym się chciała jej napić. Mam bardzo zapraszam, bardzo chętnie was poczęstuję, ale jeszcze do tego oczywiście musimy co dodać? Cynamon, tak? Rozgrzewający. Słuchajcie, wiecie jak pachnie w kuchni? Pięknie pachnie w kuchni, po prostu. No piękne. Piękna herbatka, smaczna. Po prostu tylko pić. I słuchajcie, następną herbatkę, którą pokażę rozgrzewającą, to mamy hibiskus. Hibiskus też, jak wiecie, jest rośliną, więc herbata robiona jest też z płatków kwiatów. Ma bardzo dużo właściwości również leczniczych. Ludzie, którzy chorują na cukrzycę, powinni właśnie pić te napary z hibiskusa, ponieważ bardzo dobrze wpływa na stawy.
również też na krążenie obniża ciśnienie przede wszystkim hibiskus. Więc czyli jest znalazł. Dokładnie, jest wskazane, że tak powiem. Na zakończenie kwartału, tak, herbata z hibiskusem. Dokładnie, słuchajcie. No tutaj sobie ona. Super kolor. Opływa. Słuchajcie, właśnie te herbaty takie, które tam dają taki kolor, są bardzo fajne, bo mówię, raz, że się bawimy, dwa, fajnie taką przepiękną herbatkę sobie, jak to jest dzień zimowy, jest zimno, czy mocno jesiennie, pada deszcz, zrobić sobie taką herbatkę, zakotwiczyć się pod kocem i jakąś książkę do ręki i po prostu popić sobie takiej herbatki. W kubku zrobiona herbata tego nie odzwierciedla, co pijemy. Jednak szklanka jest szklanką i fajnie to wygląda. Czyli mamy taki kolorek czerwony tego hibiskusa. Jest tu. No, tradycyjnie oczywiście, no mówię, herbata rozgrzewająca, więc tutaj jest cytrynka, pomarańczka, idzie z goździkami. Do tego jeszcze mówimy, może naprawdę słuchajcie, możemy sobie robić różne mieszanki, że tak powiem, owoców, tak, do herbaty. A ja tutaj jeszcze do tej herbaty, na przekór wszystkiemu, dodam jeszcze żurawinkę, wiecie? O, no suszoną, prawda? Suszona żurawina, tak, tak to wygląda. Piękna, smaczna, może tak wyżej. Wow. No, sam raz na koniec kwartału herbata. Trochę słodyczy. Odrobina słodyczy i będzie wszystko okej. Okay. Wrócę jeszcze do tej herbaty, popatrzcie. O rety. Wygląda spektakularnie. Dokładnie. Ale wiesz, ona się bardzo ładnie komponuje z Twoim ubiorem dzisiejszym. Nawet nie pomyślałam o tym. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, następną herbatką, którą chciałam Wam zaproponować, to ostatnio w sklepie w herbaciarni znalazłam. Byłam ją oczywiście sama strasznie zafascynowana, bo to jest coś cudnego, co można zobaczyć na własne oczy, jak taka herbatka się robi. To jest taka kuleczka. Słuchajcie, to są płatki kwiatów, liści zielonej herbaty, ręcznie zawijane i ta kuleczka, słuchajcie, wrzucamy ją też na taką wodę 70-80 stopni, ja ją wrzucę tutaj w taki dzbanek i ona powolutku, ja odstawię to na chwilkę i ona powolutku, zobaczy, jak będzie już się rozkładać, ten kwiat będzie już widać, jak on się rozwija, no to wtedy pokażemy, jak to fajnie wygląda. Okej, czyli to jest taka reprezentacyjna herbata, która po prostu też jest efektem wow, bo się rozkłada, jak gdyby i za chwilę. Dokładnie. Także można fajnie też na jakieś spotkania czy coś, żeby ludzie popatrzyli na to, że fajne rzeczy też się robi, tak? Nie tylko klepiąc w klawiaturę, ale obok ludzie stojący też mogą coś fajnego zrobić. Czyli na przykład ci, którzy czekają w kolejce do Ciebie po herbatę, mogą podziwiać efekt rozwijającego się kwiatu herbaty. Dokładnie tak. Znaczy, ja też myślę, słuchajcie, że wszędzie, w każdej sytuacji, to jest to, co Ty, Iwonka, opowiadasz, że te rzeczy nie tylko dobrze smakują, ale też ładnie wyglądają i też musimy się tak, że tak powiem, dopieścić na co dzień, żeby nam było po prostu przyjemniej dookoła, nie tylko pracować, no ale też trochę estetycznie pomyśleć o tym wszystkim. Dokładnie tak, Basiu, Ty masz świętą rację, bo jak to się mówi, nie samą pracą człowiek żyje, ja to już pokażę. Jak widzicie, ona się zaczyna rozkładać, tak? Mhm. Więc mówię, uchwycimy ten, bo ja chciałam uchwycić ten moment, jak ona będzie już, kwiat będzie po prostu widać fajnie, coraz bardziej i ona za chwileczkę powinna opadać na dno. Słuchajcie, tą herbatę, jeżeli zrobimy sobie w dzbanku, można ją dwukrotnie po spożyciu jeszcze zalać. Okej, super. Czyli ja się śmieję, że jest wydajna. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że bardzo wydajny, produktywny produkt. Dokładnie. Gdzie jest tak, już tak bardzo mocno się rozłożyła. Więc ja jej troszeczkę pomogę tej herbatce, żebyście zobaczyły, jak ona tam w sobie wygląda. O, to jest taki kwiatek. Troszkę na siebie, Iwonko. Na siebie, Iwonko, o.
Jeszcze wyżej, troszeczkę. O, super wygląda. To jest taki kwiatek, który sobie po prostu później opadnie zupełnie na dno. I właśnie ta herbata zielona bardzo mocno też naciągnie, wiecie? I próbowałam osobiście, słuchajcie, jest po prostu przepyszna. A my inowiercy dzisiaj Teamsy przy kawie, ale też bardzo serdecznie polecamy różnego rodzaju herbaty rozgrzewające na zimę i jak gdyby no tutaj też można dużo eksperymentów. Iwonka, co nam z tego wyszło? Bo ja tak widziałam, że ty to już coś zakombinowałaś, kolory jakieś. Co tam mamy? No, co nam z tego wyszło? Podsumujmy. Pierwsza herbatka, którą zrobiłam, to była taka, jak mówię, klitoria, tak? Herbata robiona z płatków kwiatów klitorii, nazywana, tak jak wcześniej wspomniałam, jak? Już zapomniałam. Butterfly? Butterfly, tak, butterfly, która zmienia kolor pod wpływem dodania cytryny. Z niebieski robi się powolutku taka różowa i im więcej cytryny, to nawet taka różowa stanie się, tak? Fioletowo-różowa. No to do tej herbatki, tak jak mówię, zaproponowałam ananasa, zaproponowałam winogronko, no i tradycyjnie pomarańcza z goździkami, tak? Druga herbatka to była herbatka zielona, która... zapomniałam. Wytniecie. Do której dodałaś sok z bzu. Tak, herbatka zielona, do której dodałam pomarańcze, cytrynę, oczywiście odrobinę winogrona i do tej herbaty poszedł również czarny bez, czyli sok z czarnego bzu. Tak jest. Trzecia herbatka to był hibiskus. Hibiskus, również zioło wspomagające bardzo mocno organizm. Pomarańcza, cytryna, żurawina suszona, no i oczywiście laska cynamonu. Także to są te przepisy, które możecie sobie Państwo skorzystać z nich i gwarantuję, że nie pożałujecie. Dobrze, a myślę, że część z tego na pewno w Microsoftie dla naszych gości tak. będzie czekało. Tak, oczywiście. Jak tylko będziemy mogli się oczywiście spotykać, a my Iwonko tradycyjnie, och, piękna jest ta herbata. Bardzo. Strasznie za to tęsknimy. Tą herbatką będziemy się pewnie żegnać, więc zapraszam serdecznie do robienia takich herbat. Zima idzie, więc wspomagajmy się wewnętrznie. Iwonko, bardzo Ci dziękujemy. My na pewno spotkamy się jeszcze nieraz w naszej wirtualnej kawiarni z Tobą. Ja dopijam kawę i mam ochotę już na herbatę. Zapraszam do siebie. Pa! 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 Pa!